Z tej strony mówi Basza, no dzisiaj mam taką nieprzyjemną informację, a mianowicie zmarł były piłkarz Bogusław Cygan, e, tak naprawdę król tutaj szczelców piłkarskiej ekstraklasy z 1995 roku, może przypomnę tutaj sylwetkę tego piłkarza. Bogusław Piotr Cygan urodził się 3 listopada 1964 roku w Rudzie Śląskiej, a zmarł 15 stycznia 2018 roku. Piłkarz i trener, grał na pozycji napastnika, grając w stali Mielec, został królem strzelców pierwszej ligi w sezonie 1994-1995. Strzelając 16 goli, grając w stali zdobył także licencję trenerską. Licencje trenerskie w tzw. Kuleszówce, szkole trenerów PZPN. Pierwszą pracę trenerską podjął w Polonii, Łaziska Górne, gdzie był grającym szkoleniowcem. Był trenerem zespołu LKS Żyglin, grającego w śląskiej klasie A, pod okręg Bytom, 6 Liga. Hmm, teraz tutaj... Powiem może Wam za Wikipedią karierę piłkarską. Od 76 do 79 grał w Urania, Ruda Śląska. 79 do 83 Szombierki Bytom. 83 do 84 Urania, Ruda Śląska. 84 do 89 Szombierki Bytom znowu. 89 do 90 górnik zabrze, 91 polonia bytom, 91 do 92 sząbierki bytom, 92 do 93 górnik zabrze, luzanna sports 93 rok, 94 do 96 stal mielec. 96-97 Śląsk Wrocław, 97-98 Polonia Szombierki Bytom, w 99 roku Polonia Łaziska Górne, od 1999 do 2002 Odra Miasteczko Śląskie. To właśnie były kluby, w których występował Bogusław Cygan. Bogusław Cygan, jak widać tutaj, w 90. W latach 90., w połowie lat 90. 16 goli pozwalało na to, żeby zostać praktycznie tutaj królem strzelców w pierwszej lidze, czyli dzisiejszej ekstraklasie. To wszystko na dzisiaj. Nie będę Was prosił o łapki ani o subskrypcję, ale zostawcie jakiś komentarz oraz pis, jeżeli pamiętacie, ktoś z Was pamięta tutaj tego byłego piłkarza ekstraklasy, czy pierwszej ligi. Pozdrawiam, trzymajcie się.